pokazujemy tabelki z końcówkami równoległymi, końcówkami współfunkcyjnymi w różnych rodzajach, w różnych deklinacjach, deklinacji męskiej, żeńskiej i nijakiej, te tabelki pokazujące końcówki równoległe, końcówki współfunkcyjne pochodzą z książki Tęczowa Gramatyka, z opracowania Tęczowa Gramatyka Marcina Maciołka. Zachęcam do zaglądania na stronę Szkoły Języka i Kultury Polskiej. Jest tam zakładka Publikacje, w której w bibliotece lektora pod hasłem Tęczowa Gramatyka lub pod nazwiskiem Marcina Maciołka można znaleźć tę książeczkę. Ona jest w otwartym dostępie. Proszę Państwa, to końcówki współfunkcyjne. Natomiast chcieliśmy też zwrócić uwagę na to, że język polski ma bardzo wiele końcówek wielofunkcyjnych. To jest też czasem problemem dla cudzoziemców uczących się języka polskiego. Widzi wyraz z końcówką A i nie do końca wie, co on znaczy. Ale to jest też problem dla polskich uczniów w polskich szkołach, kiedy polscy uczniowie w polskich szkołach dostają polecenie, proszę określić formy gramatyczne, w jakich formach gramatycznych występują wyrazy w podanym zdaniu, wypisują sobie w słupku wszystkie wyrazy z tego zdania i rzeczowniki, i czasowniki, i przymiotniki, po czym nie patrząc do góry na zdanie, zaczynają określać formy tych wyrazów, widząc tylko ich formę wyrwaną z kontekstu. Przypadek nie istnieje poza kontekstem. Wyraz ma swoją formę przypadkową zdecydowanie tylko w zdaniu. Tylko kiedy możemy zapytać, widzę kogo co, przyglądam się komu czemu, zobaczyłem kogo co, nie widziałem kogo czego. Tylko wtedy mamy do czynienia z przypadkiem. Bo proszę popatrzeć tutaj chociażby na przykładzie końcówki A, jak wiele funkcji może taka końcówka spełniać. Czy to jest kto co, to jest studentka, sarna, książka, czy też kogo czego nie widzę, kota, psa, komputera, czy też kto co to są akta organa grunta, czy kogo co widzę, okna, morza, muzea. Jaki to jest przypadek, proszę Państwa, to dopiero w zdaniu zdecydowanie widać. Drugi przykład to końcówka U. Takich końcówek jest bardzo wiele w języku polskim. Tu przykład końcówki U, która również spełnia wiele funkcji, prawda? Może to być dopełniacz liczby pojedynczej rodzaju męskiego, jeśli znajdzie się w wyrazach pomysłu, żalu, gniewu i jest w takim zdaniu, nie ma tu na to żadnego pomysłu, on nie ma żalu. Przygląda się komu, czemu, kotu, psu, lwu, przygląda się biuru, morzu, cielęciu, byłem w Ełku, Elblągu, Paryżu, żeby wiedzieć, jaki to jest przypadek, żeby to zrozumieć i żeby funkcjonalność tego przypadka sobie w głowie zwizualizować, unaocznić, usłysznić. Może taki neologizm mogłabym stworzyć, potrzebne nam jest zdanie. W języku polskim zdecydowana przewaga jest końcówek wielofunkcyjnych, ale. Ale proszę Państwa, w polszczyźnie mamy także kilka końcówek jednofunkcyjnych. Jest ich naprawdę niewiele, tyle co kot napłakał. W liczbie pojedynczej mamy dwie takie końcówki jednofunkcyjne, bardzo wyraziście wskazujące na konkretny przypadek. To jest końcówka -owi, która jest wykładnikiem celownika liczby pojedynczej, oczywiście rodzaju męskiego. To jest końcówka -em, którą spotykamy w narzędniku liczby pojedynczej, zarówno rodzaju męskiego, jak i rodzaju nijakiego, a w liczbie mnogiej mamy trzy takie końcówki. Końcówkę -om, która jest sygnałem celownika liczby mnogiej, rzeczowników wszystkich trzech rodzajów. Przyglądamy się bowiem studentkom, studentom oraz dzieciom. Końcówka -ami, która jest wykładnikiem narzędnika liczby mnogiej, także wszystkich trzech rodzajów. Interesujemy się studentami, studentkami, ale też zwierzętami. Tu już nie mogę sięgnąć po rzeczownik dziecko, ponieważ on ma wyjątkowo końcówkę -mi. Interesujemy się dziećmi. No i wreszcie ostatnia, piąta końcówka jednofunkcyjna to końcówka -ach, taka, która jest wykładnikiem miejscownika liczby mnogiej, także wszystkich trzech rodzajów. Mówimy o studentach, o studentkach oraz o
dzieciach. taką końcówką, która o mało co byłaby jednofunkcyjna, jest na przykład końcówka ę, tak, która taką rzeczywiście funkcję wyrazistą spełnia w bierniku liczby pojedynczej rodzaju żeńskiego. Występuje ona wprawdzie w rodzaju nijakim, tak, opatrując mianownik biernik wołacz specyficznych, inaczej się odmieniających rzeczowników nijakich, ale jest tych wyrazów tak niewiele i tak rzadko są używane, bo przecież kurczę jest coraz częściej zamieniane na kurczaka i źrebię na źrebaka i cielę na cielaka. Coraz rzadziej używamy tych wyrazów z końcówką ę, bo nijakich, bo one się trudno dla nas odmieniają, mają te rozszerzenia specyficzne, więc tutaj jest to problem. Chcielibyśmy przypomnieć o tych kryteriach doboru końcówek równoległych. Przykład pierwszy to przykład kryterium fonetycznego, czyli kryterium obowiązującego w miejscowniku. Pamiętajmy o tym, że aby wiedzieć, jak kończy się temat rzeczownika, patrzymy do mianownika, prawda? To nie chodzi o to, że w miejscowniku w pszczynie jest ny przed końcówką. Tak, jest ny, jest spółgłoska miękka, bo owa końcówka e taką oboczność spowodowała. Chodzi o to, że ten wyraz w mianowniku ma ny. Łódź w mianowniku ma głoskę miękką, więc tutaj zachowuje się właśnie jak miękkomatowy. Białowieża ż w mianowniku, więc końcówka y dla wyrazu zakończeniem tematu na historycznie miękką. No i owo l, tucholi i joli, które zachowuje się tak samo jak wyrazy miękkotematowe. Oczywiście jest kilka takich wyrazów, dla których tematu, zakończenia tematu szukamy w dopełniaczu. To te wyrazy rodzaju męskiego zakończone na spółgłoski wargowe, czyli takie jak jastrząb, które jednak mają w dopełniaczu zmiękczenie, tak, jastrzębiu, dlatego kogo czego jastrzębia, więc dlatego w miejscowniku mają końcówkę u jak miękkotematowe. To przykład kryterium fonetycznego w inny sposób, tak, tutaj jeszcze dalej rodzaj żeński już wyraźnie pokazany, natomiast trochę inaczej to kryterium działa w miejscowniku rodzaju męskiego. Dla rodzaju męskiego ten dobór końcówek równoległych w miejscowniku jest bardziej skomplikowany. Dla wyrazów twardotematowych, ale z wyjątkiem tych na kgh, z wyjątkiem takich jak pan, syn, dom i właśnie z kilkoma wyjątkami zakończonymi na spółgłoskę wargową obowiązuje końcówka e w miejscowniku dla pozostałych wyrazów u. Ale jest to dość skomplikowany przypadek. Kolejnym bardzo ważnym kryterium decydującym o doborze końcówek równoległych jest kryterium semantyczne, czyli inaczej mówiąc kryterium znaczeniowe. To kryterium, jak Państwo pamiętają, ujawnia się m.in. w bierniku liczby pojedynczej i bierniku liczby mnogiej rzeczowników męskich, co zresztą ten przykład uświadamia. Na urodziny Marysia dostała w prezencie zegarek i komika. Tutaj dwa rzeczowniki rodzaju męskiego w bierniku, ale ten pierwszy ma końcówkę zerową, natomiast drugi ma końcówkę a. I tutaj właśnie w liczbie pojedynczej istotne jest to, czy dany rzeczownik jest żywotny, czy też nieżywotny. Jeśli mamy do czynienia z rzeczownikiem nieżywotnym, to biernik jest w liczbie pojedynczej równy mianownikowi i w związku z tym jest końcówka zerowa. Powiem to jest i mam stół, ołówek, słownik czy długopis, ale jeśli mamy do czynienia z rzeczownikiem żywotnym, a zatem oznaczającym osobę lub zwierzę, to wówczas biernik jest równy postaci dopełniacza, ma wtedy końcówkę a. A zatem powiem, że nie mam,
ale widzę studenta, nauczyciela, kelnera, policjanta, psa, kota, niedźwiedzia czy tygrysa. Troszeczkę inaczej wygląda to w liczbie mnogiej. Tutaj również to kryterium semantyczne oczywiście działa, ale istotne staje się rozróżnienie na rzeczowniki męskoosobowe i niemęskoosobowe, a zatem takie, które mogą odnosić się wyłącznie do mężczyzn i takie, które nie są określeniami mężczyzn. Proszę Państwa, jeśli idzie o rzeczowniki niemęskoosobowe, to ich postać biernika jest w liczbie mnogiej tożsama z formą mianownika, natomiast jeśli idzie o te rzeczowniki męskoosobowe, to wówczas postać biernika liczby mnogiej jest synkretyczna z formą dopełniacza liczby mnogiej. Tak w skrócie można by to kryterium omówić. Ono oczywiście działa także w innych miejscach polskiej deklinacji, ale w bierniku liczby pojedynczej mnogiej deklinacji męskiej objawia się najpełniej. Trzecie kryterium, bardzo ważne w języku polskim, to kryterium uzualne, kryterium zwyczajowe. To kryterium, którego my, językoznawcy, najbardziej nie lubimy, ponieważ na pytanie, dlaczego tak jest, musimy odpowiedzieć, bo tak, a my nie lubimy udzielać takiej odpowiedzi, lubimy dać pełną wykładnię danego zjawiska. Takie kryterium uzualne, kryterium zwyczaju społecznego objawia się m.in. w celowniku liczby pojedynczej rodzaju męskiego. Jak Państwo widzą, mamy tutaj dwie końcówki równoległe, końcówkę owi oraz końcówkę u. No, mogliby Państwo już teraz z własnego doświadczenia stwierdzić, że w polszczyźnie współczesnej dominującą końcówką w tym przypadku jest oczywiście końcówka owi. To jest końcówka bardzo wyrazista, jednofunkcyjna, jak już wiemy, w dodatku z fonetycznego punktu widzenia dwusylabowa i przez to stała się końcówką bardzo ekspansywną. Natomiast końcówka u ograniczona jest do garsteczki wyrazów, bynajmniej nie takie, które można policzyć na palcach jednej ręki, bo potrzebne będą palce dwu rąk, a jeszcze i palce stóp się przydadzą. Mamy w polszczyźnie 15, proszę Państwa, takich rzeczowników, które przyjmują wyłącznie w celowniku liczby pojedynczej końcówkę u. Zwykle to jest tak, że w podręcznikach do nauczania języka polskiego jako obcego podawane są pojedyncze przykłady tego typu wyrazów, ale chodziłoby o to, żeby kursant miał listę kompletną. Więc proszę Państwa, jak zapamiętać te 15 wyrazów? Ja Państwu opowiem pewną taką historyjkę, która umożliwia zapamiętanie tych słów, które w celowniku liczby pojedynczej rodzaju męskiego przyjmują końcówkę u. Jak się Polacy zdenerwują, to zwykle mówią: Panie Boże, zlituj się. W związku z tym mam dwa pierwsze słowa, Pan i Bóg, przyglądamy się Panu, Bogu. Oponentem Boga jest diabeł, a w związku z tym przyglądamy się diabłu. A synonimem wyrazu diabeł jest słowo czart, które czasem wymawiane jest jako czort. W związku z tym także wędruje na naszą listę, mówimy, że przyglądamy się czartu bądź też czortu. Choć powiem szczerze, że wśród młodych użytkowników polszczyzny jest taka skłonność do tego, żeby używać tej formy czartowi, ale muszę stwierdzić, że te obowiązujące wydawnictwa poprawnościowe tej formy jednak nie dopuszczają, wręcz przeciwnie, przed tą formą przestrzegają. Proszę Państwa, żeby takiego czarta, czorta czy też diabła w kimś zwalczyć, no to idziemy po pomoc do księdza, w związku z tym przyglądamy się księdzu. Ja jako historyk języka wiem, że słowo ksiądz jest etymologicznie związane z wyrazem książę, więc mam i kolejne słowo, które tutaj w celowniku przyjmuje końcówkę u, przyglądamy się księciu. I wróćmy, proszę Państwa, na moment do pierwszego słowa z naszej listy, mianowicie do pana. Wyobraźmy sobie pana średniowiecznego, pana feudalnego, który na pewno miał folwark, a na tym folwarku pracowali chłopi, więc i kolejny rzeczownik, chłop, przyglądamy się chłopu. Znowu, z historycznego punktu widzenia, ze słowem chłop związany jest rzeczownik chłopiec, bo chłopiec to z etymologicznego punktu widzenia nic innego jak młody chłop, w związku z tym chłopcu również się przyglądamy. I kiedy tak patrzę sobie na te słowa chłop i chłopiec, to przychodzą mi do głowy dwa słowa z zakresu terminologii rodzinnej, mianowicie rzeczownik brat i rzeczownik ojciec. Tu również w celowniku mówimy bratu oraz
ojcu. No a powiedziałem, że byśmy sobie wyobrazili pana feudalnego, który miał folwark. Na tym folwarku na pewno trzymał zwierzęta. Jakie zwierzęta? No nie ma, proszę państwa, co strzelać. Pewno takie zwierzęta, które każdy przeciętny człowiek trzyma. Na pewno miał na swoim folwarku psa i kota. W związku z tym przyglądamy się psu i kotu, ale no jednak był to pan feudalny. To nie był zwykły człowiek, więc musiał mieć też zwierzę wyjątkowe i miał króla wszystkich zwierząt, mianowicie lwa, dlatego lwu się przyglądamy. Lew, jak państwo wiedzą, ma bujną grzywę, co sprawia, że ma wielki łeb, więc temu łbu się przyglądamy i tak generalnie, proszę państwa, mogliśmy się przyjrzeć całemu temu średniowiecznemu światu. W ten sposób można te 15 rzeczowników zapamiętać. No, proszę państwa, ja tej listy nie potrzebuję, jestem w stanie o każdej porze dnia i nocy wymienić je w ten właśnie sposób. Ale bywają też takie rzeczowniki, które przyjmują wariantywnie końcówkę u oraz końcówkę owi. Tak, jednym z takich rzeczowników jest rzeczownik orzeł. Kiedy w 1989 roku koronę przywrócono, to wówczas część Polaków mówiła orłu, inni orłowi. Językoznawcy wówczas ogłosili remis, błogosławiąc obie te formy, stąd dzisiaj mamy wariantywność. Innym tego typu rzeczownikiem jest rzeczownik osioł, który nam się uważnie przygląda, a my właśnie przyglądamy się osłu albo osłowi. To do państwa należy wybór. Obie formy są poprawne. Podobnie jak możemy przyglądać się katu, katowi, czy kwiatu, kwiatowi, a także człeku i człekowi. Tutaj jest pełna wariantywność. Proszę państwa, ciekawa jest sytuacja wtedy, kiedy mamy kiedy mamy nazwy miejscowe zakończone na ów. Proszę spojrzeć na te dwa konteksty. Z jednej strony jest Włóczyki, który podąża ku, no właśnie, Krakowu czy Krakowowi. Otóż w sytuacji, kiedy używamy tego już nieco archaicznie brzmiącego przyimka ku, znaczącego tyle co w stronę, w kierunku, możemy sobie pozwolić na wariantywność. Zatem idziemy ku Krakowu i ku Krakowowi. Ale proszę sobie wyobrazić, że w innej sytuacji, kiedy już sięgamy po czasownik o rekcji celownikowej, ale nie ma tego przyimka ku, wtedy dopuszczalna jest wyłącznie jedna postać, mianowicie ta z tą standardową końcówką owi, a zatem z balonu przyglądałem się Krakowowi. I kryterium formalne, bardzo łatwe, proszę państwa, które ujawnia się między innymi w bierniku liczby pojedynczej rodzaju żeńskiego. Tutaj mamy dwie końcówki równoległe, końcówkę M oraz końcówkę zerową. A kiedy wybieramy jedną z tych końcówek? Ano, mianowicie po końcówkę M sięgamy wtedy, kiedy jest to rzeczownik żeński zakończony samogłoską, czy to samogłoską a, czy to samogłoską i, natomiast końcówka zerowa pojawia się wtedy, kiedy mamy do czynienia z rzeczownikiem o wygłosie spółgłoskowym. Tak w skrócie można by to kryterium przedstawić. Wyjątkiem tutaj jest pani, bo nie panię, tylko panią widzimy. No i wreszcie przypomnienie o tym, co już było przy kryterium uzualnym, prawda? Tutaj trochę inaczej ono się objawia. Tutaj reguła, gdy wprowadzamy nazwy produktów spożywczych, to bardzo przydatne okazuje się rozróżnienie na takie produkty o konsystencji stałej, którą można naruszyć mechanicznie przy użyciu noża. Jeśli dany produkt spożywczy ma taką właśnie w miarę trwałą konsystencję, to wówczas sięgamy w dopełniaczu po końcówkę A. Dlatego właśnie powiem, że ja jeszcze dzisiaj nie jadłem chleba, nie ukroiłem sera i nie zjadłem selera, ogórka czy pomidora. Natomiast jeśli to są takie produkty spożywcze o takiej konsystencji ciekłej czy sypkiej, tak, którą można w bardzo łatwy sposób naruszyć, no to wówczas sięgamy po końcówkę U, więc powiemy, że nie jadamy kefiru, nie pijemy soku, nie kupiliśmy makaronu, ryżu czy miodu. Chciałbym bardzo wyraźnie podkreślić, proszę państwa, bo kiedy mówimy o zasadach doboru końcówek w dopełniaczu liczby pojedynczej rodzaju męskiego, to nie są reguły. Dopełniacz jest przypadkiem bardzo słabo zgramatykalizowanym. Ja to wcześniej mówiłem, że to są jedynie pewne
tendencje, ale nie ścisłe, precyzyjne zasady. Dziwnie się zachowują niektóre wyrazy, my staramy się im nadać formę zasady gramatycznej, ale to wcale tak nie jest, bo o tym, jak będziemy mówić i jak będzie brzmiał dopełniacz, tak naprawdę w końcu zdecydują mówiący, zdecydują użytkownicy.